Głos poproszę pana profesora Nowaka w temacie przebiegu pogromu 4 lipca 1946 roku w Kielcach. Proszę państwa, bardzo ubolewałbym, gdyby spełniło się trochę pesymistyczne przewidywanie doktora Leszka Żebrowskiego, że prezydent Polski nie odejdzie od dotychczasowego schematu. Ja myślę, że jeśli prezydent i PiS głoszą nową politykę historyczną, to musi oznaczać zerwanie z kłamstwami na temat Jedwabnego i Kielc. Raz na zawsze. Zastanówmy się nad apelem do prezydenta, który mógłby podpisać tu całość uczestników sali. Ja dziękuję organizatorom tego spotkania za to, że mogę wystąpić w towarzystwie tak doborowych prelegentów, jak właśnie dr Leszek Żebrowski, jak redaktor Stanisław Michalkiewicz, tak bliskich mi zawsze duchowo. O samych Kielcach 46 zebrałem już bardzo wiele materiałów i zastanawiam się nad własną książką na ten temat, bo chociaż bardzo cenne były no przede wszystkim pionierska książka Krzysztofa Kołeckiego w 96, potem książka księdza Jana Dzianowskiego w 98, ale nie zapominałbym o polonijnym autorze Mark Polu, który wydał po angielsku książkę rozbijającą te kłamstwa. To tego czasu nagromadziło się tyle świadectw i ujawnili świadkowie, i świadectwa filmowe, tak jak ten film Henio, inne, pogrom, film Janickiego. Także warto byłoby wreszcie zebrać to wszystko, a poza tym powiedzieć o manipulacjach, jakie były tu robione. Tak jak teraz ten pan Białek z Cimoszewiczem. Wspaniałe towarzystwo. Syn, jak wiemy, pułkownika Cimoszewicz informacji wojskowej, najhaniebniejszej instytucji, która katowała Polaków. Najtrudniejszą sprawą jest przedstawić ten ogromny materiał o Kielcach w syntetycznej formie skróconej. Ja boję się dygresji, dlatego swoich mam te skłonności. Tego będę się starał w sposób uporządkowany punktami przedstawiać różne rzeczy. I cieszę się, że tu mamy pełną salę. Tu są patrioci, a tam gromada wyrodków, trzeba powiedzieć, marksistowsko-komunistycznych, których lider tej partii, Sandberg, jeszcze kilka lat temu wzywał do rozbrojenia Polski. To co to jest? Czy to nie jest wrogość dla narodu? Czy to nie jest szkodnictwo? Jak oni się nie wstydzą? Może kiedyś się obudzą. Najwyższy czas rozpocząć ofensywę przeciwko antypolonizmowi właśnie od obalenia kłamstw. O Kielcach 46 i o rzekomej polskiej zbrodni w Jedwabnym. Przede wszystkim trzeba obalić skutki długotrwałej dominacji w IPN-ie, jednego z kilku najgorszych szkodników tak zwanej trzeciej RP, czyli Leona Kieresa. Tak, to on wybrał, tak fatalnie dobierał ludzi. Do Jedwabnego prokuratora Ignatiewa, nie mówiąc o swoim zastępcy Machcewiczu, który jeszcze jest dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Kiedy PiS go wreszcie usunie, jak go trzeba? A tu prokuratora Falkiewicza, zafałszującego fakty na każdym kroku. Ten prokurator Krzysztof Falkiewicz, który poprzez różne kłamliwe pseudodowody doprowadził do umarzenia sprawy zbrodni kieleckiej w październiku 2004 roku, jeszcze za Kieresa. W drugim tomie wydawnictwa wokół pogromu kieleckiego, wydawnictwa IPN-owskiego, wydanego w 2008 roku, jeszcze za czasów szefowania nieodżałowanego świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ten opublikowałem moje dłuższe opracowanie Kulisy zbrodni kieleckiej, w której
bardzo mocno dyskwalifikowałem prokuratora Falkiewicza jako oszukańczego i w partacki sposób przedstawiającego w swym raporcie sprawy kieleckie z 1946 roku. Dodam, że w 2010, zresztą tu jest w tym, proszę Państwa, w 2008 roku już pisałem w tym drugim tomie wokół zbrodni kieleckiej, podsumowując swoje uwagi, ubolewam, że tak fatalny i wręcz szkodliwy tekst prokuratora Falkiewicza o umorzeniu. Za to bardzo poprawny politycznie w czasach rządów postkomunistycznych znalazł się w tomie, no to był 2004 rok, to był koniec rządów postkomunistycznych, znalazł się w tomie wydanym właśnie teraz przez IPN. Przez nowy, reformujący się już niekieresowy IPN, dążący do wydobycia jak największej ilości wiedzy o ponurych zaszłościach z przeszłości. W tej sytuacji tym mocniej apelowałbym do nowego kierownictwa IPN-u, a przede wszystkim do jego prezesa, doktora habilitowanego Janusza Kurtyki. Teraz apelować trzeba do nowego rządu i do prezydenta o poparcie wysiłków dla jak najszybszego kolejnego wznowienia śledztwa w sprawie zbrodni kieleckiej i powierzenia go grupie uczciwych prokuratorów, którzy rzeczywiście będą dążyć do gruntownego przebadania prawdziwych kulis całej sprawy. Proszę Państwa, dodam, że na tydzień przed śmiercią prezydenta Lecha Kaczyńskiego, śmiercią Kurtyki, przepraszam, w Smoleńsku, dzięki profesorowi Jankowi Żaronowi miałem możliwość godzinnej rozmowy właśnie z prezesem Kurtyką i wtedy też ponowiłem projekt wznowienia śledztwa w sprawie zbrodni kieleckiej. Prezes Kurtyka odnosił się do tej sprawy ze zrozumieniem i poparciem. No ale potem była śmierć i przyszły znów złe czasy w IPN-ie. No to, co robił Łukasz Kamiński, moim zdaniem, człowiek związany wyraźnie z ludźmi z PO, to było blokowanie spraw. Niestety powiały inne wiatry. Teraz wraz z nowym rządem i prezydentem Polski nastał czas dogodny, by w ramach polityki historycznej zabrać się prawdziwie, energicznie do odkłamania prawdy o Kielcach. Polecam właśnie w tym numerze Warszawskiej Gazety jest mój tekst odkłamać Kielce 46. Za tydzień będzie kolejny mój artykuł o Kielcach i będzie w niedzieli też o odkłamaniu Jedwabnego i Kielc. Trzeba teraz od razu wystąpić przeciwko kolejnym próbom, czy dobrze mnie słychać jak z tym mikrofonem, kolejnym próbom kłamania o Kielcach, bo one ciągle trwają. Oczywiście głównie wyborcza, najbardziej paskudny z możliwych organów w Polsce. I tam przytoczę dwa przykłady takich kłamliwych tekstów. Obóz wyborczej, niejakiej Aliny Całej, starej, niegodziwej kłamczuchy Żydowskiego Instytutu Historycznego. Przypomnę, że to Cała kilka lat temu powiedziała w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, w haniebnym wręcz wywiadzie, że Polacy jako naród są współodpowiedzialni za wymordowanie kilku milionów Żydów w czasie Holokaustu. I haniebny był też fakt, że redaktor Rzeczpospolitej, który teraz stroi się w piórka obiektywnego, Zychowicz, opublikował wywiad z taką fałszerką i wrogiem Polski w gruncie rzeczy. Teraz pani Cała skupiła się tydzień temu wyborczej na atakowaniu ciemnych zabobonów polskiego ludu, mordów rytualnych, wiary w mordy rytualne, które doprowadziły poprzez stulecia, utrzymywały się wśród Polaków i były źródłem zbrodni. Otóż proszę Państwa, ja polecam, czasem warto czytać starych żydowskich autorów, którzy byli dużo uczciwsi na ogół niż pani Cała, niż pan Śpiewak i tym podobni. Nie mówiąc o Warszawskim czy Michniku.
Oto polecam świetną książkę żydowskiego historyka Hersza Greca z XIX wieku, Historia Żydów, 8 tom, strony 493 i 4. Jak się nas oskarża o wiarę w mordy rytualne, to może warto przypomnieć, kto to głosił u nas, głównie Żydzi frankiści w XVIII wieku. Aby swe zerwanie z judaizmem wystawić w świetle jak najskrawszym lub by się jak najstrożej zemścić na przeciwnikach, uciekli się do kłamliwych oskarżeń, twierdząc, że zwolennicy Talmudu używają krwi chrześcijańskiej, że Talmud wpaja mordowanie chrześcijan jako przepis religijny. Teraz nacisk położyli na rzekomy fakt, że Talmud zawiera najohydniejsze rzeczy, że Żydom wolno oszukiwać i zabijać chrześcijan. To niech pani cała ma pretensje do Żydów frankistów, którzy takie tezy głosili bardzo uparcie w swoich bojach z ortodoksyjnymi Żydami. Teraz natomiast pan Białek, Bogdan, w tekście, teraz tu gdzieś miałem, tak, wzburzony tłum, Wyborcza z 2-3 lipca sugeruje, że w Kielcach był czyn ludobójczy na miarę Rwandy, tak, gdzie Rwandy, gdzie zamordowano ile? Z 500 000 do 1 000 000 osób. No to ładne mamy porównanie. I dalej sugeruje, odrzuca twierdzenie o prowokacji ubeckiej. Pisze, w 2004 roku zakończyło się śledztwo, które mówi, że nie ma żadnych dowodów na prowokację. Otóż było to śledztwo ogromnie oszukańcze i kłamliwe, które nie uwzględniało ogromnej ilości dowodów tego prokuratora, fałszerza Falkiewicza. Jak pisałem o tym dokładnie. I dalej wreszcie pisze o księdzu katolickim, jego znajomym, który jakoby głosił, że Żydzi brali krew dzieci chrześcijańskich na macę, czyli kolejne szkalowanie duchowieństwa. I wreszcie, ale dodaje na pocieszenie Kielczan, że Kielce, dzięki jemu, jego stowarzyszeniu, jak widać, jesteśmy białą plamą na polskiej mapie ksenofobii. No ładnie, proszę państwa. A ja powiem wprost. Dziwię się bardzo Falstartowi świetnego redaktora prawicowego Jana Pospieszalskiego. Jak mógł w ogóle wziąć Białka do swojego programu Warto Rozmawiać 2 tygodnie? Tak, i nazwać go symbolem pojednania. No jaki symbol pojednania? Białek nie jest symbolem pojednania, lecz symbolem zakłamania. To tego nie wiedział redaktor Pospieszalski? To tak redaktorzy prawicowi przygotowują się do tak ważnych działań. Przecież miał tyle zasług, a tym popsuł. Zresztą popsuł potem tydzień temu z Weissem. Wziął krętacza Weissa, który przeszkadzał Witkowskiemu, przypomnę teraz. On mówił, że ciało przestrzelone było w Jedwabnem, a ten od razu uciekał w moralne względy. Krętaczy nie wolno brać do takich programów. 4 lipca 1946 roku, w 4 dni po sfałszowaniu referendum przez komunistów, doszło w Kielcach do zorganizowanej przez NKWD i kielecką bezpiekę prowokacji, którą nagłośniono jako tak zwany pogrom kielecki. W jej wyniku zginęło 37 Żydów i 3 Polaków, a celem było odwrócenie uwagi Zachodu od sprawy zbrodni na demokracji w Polsce, o sfałszowanie referendum. Wiedzieli, że Zachód na to poleci i to był argument stały Rosjan, że tu są takie krwiożerce narody, Polacy, Węgrzy, Słowacy, dla których trzymania w ryzach i zapobieżenia antysemityzmowi trzeba trzymać wojska sowieckie. I tu za mało się mówi, powiem, o jednej sprawie, która musi być ciągle przypominana. Ja już pisałem o tym i w naszym dzienniku, i w tej książce wokół pogromu. Czołowa węgierska historyczka,
dyrektor Muzeum Terroru Stalinowskiego, polecam, w Budapeszcie, tu właśnie pan Pruszyński się ostatnio delektował tym muzeum, takiego braku u nas ciągle, napisała już w 1991 roku, ogłaszając dane pokazujące kulisy sowieckich prowokacji. To był cały łańcuch. Kielce to były kolejne. Przedtem były w maju, w czerwcu, w Słowacji, na Węgrzech, Milszkolc, Kunmadarasz, Ost, Słowacja, Noć, Topolany. Wskazała ona, że wszędzie tam władze sowieckie uciekały się do bliźniaczo podobnych zbrodniczych metod, mających odwrócić uwagę od jakichś łajdac sowieckich. Na przykład na Węgrzech uwięziono kilku wpływowych bardzo posłów Mikołajczykowskiej partii węgierskiej, prozachodniej, drobnych rolników. No to, żeby Zachód nie protestował, dwa dni potem aresztowano, zrobiono pogrom, rzekomy pogrom. I zawsze było to samo. Nigdy nie ukarano tych ludzi z bezpieki, czy policji, czy milicji, którzy organizowali. A mówiono, no reakcja, ciemne te ludy tu w naszych krajach. I tam, o jeszcze, Wielkie Topolcany, Chinorany, Krasno nad Nidą, Niedanowce, na Węgrzech też cały szereg miejscowości. I to wszystko było według profesor Marii Schmidt robione ręką tajnych służb sowieckich. Dlaczego o tym nie piszemy dużo więcej? A potem taki Białek zaprzecza. Nie było żadnej prowokacji. Szkoda, że nie nauczył się czegokolwiek z książki żydowskiego autora, uczciwego majora WP na emigracji, Michaela Chęcińskiego, który już w 1982 roku wydał w Nowym Jorku książkę Poland, Nationalist, Antykomunizm, Antysemityzm i tam napisał, opisał szczegółowo sprawy Kielc jako prowokację sowiecką i pierwszy wymienił głównego sprawcę ze strony NKWD, majora Diomina, którego obecności nawet Falkiewicz starał się zaprzeczyć. Nie zauważył biedaczek, że w tym samym pierwszym tomie wokół pogromu kieleckiego, gdzie jest jego raport zaprzeczający, że był taki major Diomin, było pismo z adnotacją majora Diomina. Tak się, no ale to mówię, fałszerzy nie brak. Teraz może, jak pisała profesor Schmidt, sowieckie kierownictwo chciało się uwolnić od żydowskich warstw religijnych, burżuazyjnych i mieszczaństwa, które traktowali jako bazy kapitalizmu. Pragnęło zaostrzyć problemy mocarstw zachodnich, przyjmujących żydowskich uchodźców, a w szczególności Wielkiej Brytanii zajmującej Palestynę. I wreszcie przypisując pogromy prawicowej reakcji, chciano umocnić na wschodzie i zachodzie Europy obóz komunistów. No tu jeszcze bym przytoczył, Konkoleski pisał przynajmniej o czterech powodach rzekomego pogromu. Pierwsze, sprowokowanie masowego eksodusu Żydów. Rosjanom chodziło o pozbycie się tak zwanego elementu kapitalistycznego, właścicieli sklepików, rzemieślników, członków żydowskich spółdzielni pracy. Zaś drugie, zasianie przerażenia wśród Żydów komunistów na najwyższych i decydujących stanowiskach państwowych w ówczesnej marionetkowej RP. Trzecie, zasianie wśród Żydów, którym obsadzono liczne stanowiska w średnim aparacie UB, wojska i partii, przekonania, że w każdej chwili są zagrożeni śmiercią ze strony społeczeństwa polskiego, które ich chce wymordować. Czwarte, odwrócenie się od Polski, sojuszników zachodnich, Francji, USA i Wielkiej Brytanii, zrównanie naszego kraju z Niemcami, tak aby okupacja Polski przez siły radzieckie wydawała się części opinii publicznej na Zachodzie równie konieczna jak okupacja Niemiec hitlerowskich. Proszę Państwa, efekt się udał. Z Polski wyemigrowało wtedy no, do 200 tysięcy Żydów, najczęściej do Palestyny, tylko że Sowieci się nabrali, bo liczyli. Stalin był tylko oszukany przez dwie osoby w swoim życiu. Przez Hitlera
i przez Ben-Guriona z pomocą Goldy Meir. Bo Ben-Gurion i Golda Meir przez swoich wysłanników wmówili Stalinowi, że Palestyna, jak stanie się państwem izraelskim, to będzie bazą sowiecką, prosowiecką. No to dlatego dano ogromną ilość broni z Czechosłowacji już komunistycznej, która uratowała Izrael w boju z państwami arabskimi w 1948 roku. U nas ćwiczono tam Dzierżoniów, Wałbrzych, też oddziały izraelskie do walk. No i nabrali się, bo Ben-Gurion, zresztą robił to bardzo mądrze, zdradził Sowietów, a postawił na Amerykę jako głównego sojusznika, który jest dla nich po dziś dzień. I potem się zaczęły wtedy te procesy sionistów wykonywane przez wściekłego Stalina. Pamiętajmy, że ułatwiono wtedy niesamowicie eksodus Żydów po Kielcach. Nie było żadnych... Tysiące wyjeżdżały bez trudu przy wsparciu władz, wojska i tak dalej do Palestyny, proszę Państwa. No i co nastąpiło? No to też było dla nas fatalne w skutkach, bo na ogół wyjeżdżali ci mądrzy Żydzi, wolnorynkowi, jakby powiedział Korwin-Mikke, tak? To znaczy, którzy widzieli plusy kapitalizmu, a mieli dość Sowietów, które poznali, bo większość przybyła do nas ze schronienia w Sowietach. Wyjeżdżali też mądrzy Żydzi, którzy doceniali wolność i demokrację. Wiedzieli, że tu już tego nie będzie. A zostawali ci głupi, którzy wierzyli w komunizm albo chcieli robić karierę przy komunizmie. Dlatego mamy takie problemy, że to są o wiele gorsi Żydzi przeciętnie niż ci przed wojną, bo tam było też sporo patriotów polskich, a choćby doktor Korczak, Askenazy, można wyliczać. To był cały problem. Ale teraz mówimy, no dlaczego tylu ich wyjechało, jak mogli? Mogli. Bo proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, po oszustwie wyborczym w 1947 roku, gdyby Polacy mogli wyjechać, to by wyjechało też z 5 milionów. No po takim terrorze, jaki był w czasie wojny, znów mieć taki brak demokracji, a Żydzi na dodatek najczęściej potracili rodziny. I to był ważny czynnik. Teraz, dlaczego wybrano Kielce akurat na tą prowokacje, bo Kielce, o czym warto przypominać, wspominał już Leszek Żybrowski, były regionem, cały ten region bohaterskiej wręcz partyzantki antykomunistycznej. To odbito więzienie, można wyliczać te różne przypadki. Chodziło więc, aby takie miasto jak Kielce skompromitować w opinii publicznej. I teraz jak sam przebieg, tu znów, żeby to jest ogromna ilość wydarzeń, ja postaram się go skrótowo. Zbrodnicze zajścia zaczęły się 4 lipca 1946 roku. Tego dnia od rana, gdzieś od 9, zaczęto rozpowszechniać pogłoskę o rzekomym porwaniu przez Żydów w celu zamordowania 8-letniego chłopca Henryka Błaszczyka. Kilka osób udało się z milicjantami do budynku Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego przy ulicy Planty, by domagać się rewizji domu w poszukiwaniu chłopca. W budynku tym zamieszkiwało wówczas wielu Żydów. I znów ciekawe, były dwie bramy. W jednym wejściu wchodziło się do Żydów ortodoksyjnych, na nich robiono pogrzeb, a w drugiej byli różni związani z komuną. Im włos z głowy nie spadł. To też pokazuje, jak to wszystko było przygotowane. Do ataku w niewyjaśnionych w pełni okolicznościach doszło do strzelaniny między żołnierzami, milicjantami i Żydami, a później do mordowania i rabunku Żydów. I czytałem, że milicjanci zaczęli strzelać do tłumu. Tam były różne. Jeden z oficerów zabił rabina. Wiele było takich rzeczy dla sprowokowania. A potem dołączały się grupy cywilów. Jacy to byli cywile? Przybyła około 12:30 grupa robotników huty Ludwinów. A co to byli za robotnicy? Większość była w ostatniej chwili zatrudniona przed zajściami i byli to na ogół agitatorzy komunistyczni w czasach referendum.
Tak, taka była prawda. Nie żadni robotnicy. I razem liczebność tej grupy oceniano na kilkaset osób. Proszę Państwa, znów skandale. Pisano 20-tysięczny tłum, masy, a tam mogło się zmieścić 300 osób, tak jak oceniał sędzia Andrzej Jankowski. I nigdy tłum nie był większy niż 300 osób. I teraz propaganda, no właśnie, o na przykład w odezwie do ludności miasta Kielc i województwa z 11 lipca 1946 twierdzono, jakoby Żydów zabijał tłum 20-tysięczny przy pomocy kamieni, kijów i kopania. To jak się stało, że jak wyjaśniał tu miejscowy sędzia Andrzej Jankowski, ogromnie zasłużony w wyjaśnieniu tych spraw, 12 ciał było, zginęło od postrzałów, 12 od bagnetów, no i to już na te 37, można się zastanowić. A teraz, a dlaczego to trwało 5 czy 6 godzin, proszę Państwa, i nikt nie pośpieszył z pomocą, a tam były w Kielcach ogromne garnizony, bo bano się partyzantki antykomunistyczne, tam setki, kilkaset osób. Z jednej strony wojsko, milicja, KBW i garnizon sowiecki. I dlaczego nikt nie pośpieszył? A no tam sędzia, prokurator Falkiewicz mętnie tłumaczył, że były rozbieżności w terenie między tymi przedstawicielami różnych formacji, co zrobić. Nie przesadzajmy. Komunizm był strasznie scentralizowany, a na czele wszystkiego stał niejaki Jakub Berman, członek biura politycznego odpowiedzialny za bezpiekę przez tyle lat, prawdziwy rządca w imieniu Sowietów, oczywiście Polski, przy figurancie Bierucie. To, co on nie mógł podjąć decyzji w ciągu 15 minut, godziny, a tu trwało 5 godzin. Także kolejny przykład. Liczni autorzy, zastanawiając się nad bezczynnością sowieckiej armii i tych milicji, UB i tak dalej, wskazują wyraźnie, że to był dowód, że prowokacja. Dodajmy, że świetny raport tajny księdza biskupa Czesława Kaczmarka zapłacił za to potem więzieniem i ambasadora amerykańskiego Artura Blisley w Warszawie pokazywał, że większość Żydów zginęła z rąk żołnierzy i policji. No a mówię, ten już wspomniałem żydowski historyk Michael Chęciński to dokładnie przedstawił. Teraz co jest jeszcze tu ciekawe, bo doktor Leszek Żebrowski mówił o tej ogromnej ilości Żydów we władzach w tym czasie. Leszek jest specjalistą, więc może mnie poprawi. Ja nie wiem, czy było miasto, gdzie była większa nadreprezentacja Żydów wtedy, jak w Kielcach. No, bo i przytoczę tu, przepraszam, ale... Tak, wyróżnione. O, świetne słowo. Jak duże było nagromadzenie osób pochodzenia żydowskiego w kieleckim obszarze władzy, niech świadczą następujące dane, które zaczerpnąłem z szeregu wiarygodnych naukowych pozycji omawiających zbrodnię kielecką. Tu podaję całą bibliografię, nie ma czasu. Naprawdę poważnych. Żydami byli między innymi prezydent miasta Kielce Tadeusz Żarecki, szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Andrzej Kornecki, Dawid Kornhendler, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PPR Józef Kalinowski, kierownik Wydziału Personalnego KWPZPR Julian Lewin, zastępca szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Albert Grünbaum, dowódca oddziału wojskowego wysłanego na pomoc Żydom na plantach major Kazimierz Konieczny, szef Wydziału Personalnego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Marian po wyjeździe z Polski występował jako Morris Kwaśniewski,
i tak dalej. Dane te uzupełniłem informacjami o żydowskim pochodzeniu szefa Wydziału Specjalnego Kontrwywiadu w Kielcach Majewskiego, szefa Wydziału Politycznego KWMO Erlickiego, który później wyemigrował do Izraela. To według tekstu Jacka Żurka w pierwszym tomie Wokół pogromu. Z tego samego wydawnictwa dowiadujemy się zeznań byłego wojewody kieleckiego Wiślicz Iwańczyka o żydowskim pochodzeniu szefa Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Kielcach Kazimierza Golczewskiego i następcy Kalinowskiego na stanowisku sekretarza KWPZPR Kozłowskiego Springera. Z kolei profesor Jan Żaryn w studium o hierarchii Kościoła Politeckiego mówił, że pisał, że funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wytykali, iż na stanowiskach kierowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa stoją Żydzi, wskazując jako przykłady Korneckiego, Dmowskiego, naczelnika Wydziału Personalnego oraz naczelnika Wydziału Więziennictwa Obozów Bleichmana i innych. Proszę Państwa, przepraszam za zanudzenie tą wyliczanką, no ale ona jest potrzebna, żeby zrozumieć, jaki to był układ. No przecież tu raczej by trzeba było szukać, kto był nie Żydem w tamtych czasach. Teraz. No i mówię, a na wszystko był odpowiedzialny u góry sam pan Berman. Teraz dowodem zbrodni, przez kogo była popełniona, to było też konsekwentne likwidowanie niewygodnych świadków po tak zwanym pogromie kieleckim. Jako pierwszą ofiarę ówczesnych nieznanych sprawców można wymienić zastępcę szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach, podporucznika Alberta Fajwisz, Alter Grinbauma. Właśnie on już dwa dni po rzekomym pogromie, już 6 lipca, w sprawozdaniu z przebiegu zajść bardzo krytycznie oceniał głównego ich sprawcę ze strony polskiej bezpieki, bo była sowiecka bezpieka, to był major Diomin, i Szpilowoj, ale z polskiej bezpieki był major Sobczyński, główny sprawca, też agent NKWD już w czasie wojny. I krytykował Grinbaum brak zdecydowanej postawy wojska. W czasie zajść Grinbaum na próżno błagał majora Sobczyńskiego o użycie kompanii ze szkoły UB w Zgórsku, co Sobczyński wciąż odwlekał. No i co nastąpiło? Już 10 sierpnia zginął w bardzo podejrzanych okolicznościach. Wyjątkowo dobry świadek, który, jak tu pisze dr Śmietanko Kruszelnicki, przebywał prawie od samego początku obok lub w środku obleganego przez tłum budynku. Usiłował bronić Żydów, interweniował na próżno w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa. Był świadkiem zachowania się wielu wyższych oficerów siły represji w czasie pogromu. No. To takiego świadka wysłano służbowo taksówką bez ochrony przez tereny powiatu radomskiego należące wówczas do najbardziej zagrożonymi oddziałami partyzanckimi. No i Grinbaum z towarzyszącym mu Ochinem z KWPZPR zostali zatrzymani przez partyzantów, a następnie rozstrzelani. Tyle, że oddział tych partyzantów, który ich złapał, nie należał do... To pewno Leszek się najlepiej organizuje, może orientuje, może znasz te wszystkie partyzanckie układy. Tu twierdzą wokół pogromu, że była bliżej, że oddział podporucznika Dołęgi należał do nierozpoznanej bliżej Komendy Okręgu Narodowego Związku Zbrojnego. Bo autor, dr Śmietanko, twierdził, wątpliwości co do zakwalifikowania tej struktury podziemnej do autentycznego nurtu niepodległościowego sprawiają, że można postawić pytanie, czy śmierć podporucznika Grinbauma była przypadkowym i niefortunnym zbiegiem okoliczności, czy też został on wystawiony partyzantom, wystawiony w cudzysłowie. Jego śmierć bardzo ograniczyła możliwości rekonstrukcji przebiegu antyżydowskich zajść w Kielcach. To na razie mamy pierwszą ofiarę, ale Chęciński przypomniał całe mnóstwo innych, a pisał o Grinbaumie, że
Grünbaum na pewno próbował po pogromie ustalić wiele zagadkowych szczegółów. Próbował, no to szybko zginął, ale pisał dalszych zbrodniach. Wkrótce po tragicznych wydarzeniach ginie otruty w szpitalu kierowniczy pracownik Wojewódzkiego Urzędu Bezpieki Kielce Majewski, przedwojenny komunista znany z uczciwości i bezkompromisowości. To musiał zginąć. Pielęgniarz, który otruł Majewskiego, umiera tego samego dnia, gdy nadchodzi ekspertyza potwierdzająca, że Majewski został otruty. Jak widzicie Państwo, serialny ten, jak to, seryjny samobójstwa, to nic nowego. Stara praktyka. Wiele mówiący fakt był, że uniknął dłuższego aresztowania główny organizator, major Sobczyński. Była jego wina ogromnie widoczna, a co więcej, po krótkim aresztowaniu awansował, został nawet później ambasadorem PRL-u w Sofii. Tę bezkarność Sobczyńskiego tym bardziej daje do myślenia, że równocześnie represje uderzyły w ówczesnego komendanta MO podpułkownika Wiktora Kuźnickiego. Dlaczego? Zdaniem tego majora żydowskiego Chęcińskiego o nieporównanie dużo surowszym potraktowaniu pułkownika Kuźnickiego zadecydowało niezastosowanie się do odgórnie ustalonych reguł gry. Kuźnicki domagał się, aby jego proces odbył się jawnie i żeby powołano świadków, którzy mogliby dowieść jego niewinności. Zwracał się w tej sprawie do wszystkich możliwych instancji i przełożonych. Ponieważ nikt na jego prośby nie reagował, zaczął w więzieniu głodówkę. Wypuszczono go z więzienia w stanie agonalnym. W domu kontynuował głodówkę. Po kilku tygodniach zmarł. Krzysztof Konkolewski mówił, że Kuźnicki nieostrożnie zaczął mówić, że to, co się zdarzyło w Kielcach, było absolutną prowokacją. No to musiał zginąć. W wieku zaledwie 44 lat, bo z więzienia wyszedł w stanie ruiny fizycznej i psychicznej. Dość nieoczekiwany, tragiczny los spotkał również i zastępcę pułkownika Kuźnickiego, majora Gwiazdowicza. Po latach utonął, według jednej wersji w Wietnamie, według innej w Laosie. Konkolewski pisał, powierzono mu ważną misję, ale przypadkiem nie po to, by jako nosiciela tajemnicy zgładzić potajemnie na obszarze bardzo dalekim od Polski. No i z kolei mamy jeszcze jedną ofiarę, choć tylko przejechaną z samochodem, z wstrząsami, no tego chłopaczka, którego niby porwano, syna ubeka, pijącego z innymi ubekami, tego Henia Błaszczyka, który przez lata blokowano w wyświe, nakręcony w 1996 roku film dokument brata Czesława Miłosza, co lepsze, sprawiedliwego wśród narodów świata, Henio, bo było to wyznanie chłopca, bo chłopak najpierw przez lata odmawiał jakichkolwiek wywiadów, matka go straszyła, ojciec, że mu ukręcą głowę i wszystko. No i jak mógł się bronić, ale w 96, tu w tym wokół pogromu kieleckiego, gdzie zresztą ciekawe też i przesłuchanie Leszka Żebrowskiego, jest przesłuchanie brata tego Andrzeja Miłosza. Okazuje się, że on, że ksiądz mu powiedział, że będzie ciężki grzech, jak nie wyzna. I on w końcu, no już zbliżała się starość, uznał, że jednak musi pójść. No i powiedział, ale co było potem? Otóż, a film nakręcony w 96 został pokazany dopiero w 18 lat potem, w 2014 roku, w posiadającym bardzo małą oglądalność kanale Historia. Dodajmy, że Henio Błaszczyk padł ofiarą tajemniczego wypadku samochodowego, w którym mał co nie zginął. Wyszedł z wypadku z wstrząsem mózgu, złamaną ręką, uszkodzeniem kręgosłupu. Sprawczyni wypadku była jakoby pracownik ambasady w polskiej w RFN. Zniknęła, na listy poszukującej nie otrzymano odpowiedzialności. Teraz powiedziałem o blokowaniu tego filmu Henio,
Ale to, co to by znów byśmy dodali, Leszek, jak się blokowało, ile blokowano, jeśli chodzi o jedwabne. To jest ta sama metoda, tu jest z tych filmów pułkowniku. Przez lata blokowano również wyświetlenie filmu dokumentalnego Andrzeja Miłosza z 1996 roku, Pogrom Kielce 4 lipca. W telewizjach blokowano pokazanie filmu reżysera dokumentalnego i historyka Andrzeja Jańskiego, Pogrom Kielecki, Fałsze i Prawda. On jednoznacznie odsłaniał komunistyczną inspirację tego pogromu. 29 czerwca 2015 w internetowej telewizji wyświetlono kolejny film demaskujący kłamstwa o rzekomym pogromie kieleckim śladami prawdy. Była to rozmowa do obecnej Małgosi Sołtysiak z sędzią Andrzejem Jankowskim. Nie wiem, czy to potem było gdzieś jeszcze wyświetlane? Nie. No tak to jest. Sędzia Jankowski prowadził pewien czas śledztwo w sprawie tak zwanego pogromu, a w 2008 roku był jednym z wydawców tego wydawnictwa IPN-owskiego. On tak się złożyło, że jako 8-letni chłopiec był przypadkiem przy basenie, na którym... Panie profesorze, powiem, jako 18-letni chłopak zdał wtedy maturę i kochali się na basenie. A to ja... To widzę pomyłka. Ja 18-letni. To muszę poprawić co szybciej, bo posłałam do niedzieli. Tak, no nie, tak już to mówię, że opowiadali, że na rozkaz rosyjskiego majora zabijali Żydów. Wyznania sędzi Jankowskiego były jednoznacznym oskarżeniem bezpieki. Wszystko to dowodzi, że dojrzał czas do wznowienia śledztwa, proszę Państwa. A teraz najważniejsza sprawa może dla mnie, którą bym chciał tu zyskać poparcie państwa. Chodzi o kieleckiego rejtana, jak go nazwałem, prokuratora Jana Wrzeszcza. W czasie, gdy nasz wymiar sprawiedliwości przez tyle lat dogorywał, to jest największa katastrofa. Mamy tak wiele sprzedajnych, kłamliwych sędziów i prokuratorów. A tu jest postać czysta, wspaniała, prokurator kielecki Jan Wrzeszcz, który wtedy potrafił płynąć pod prąd. Otóż najpierw na wieś o oblężeniu domu na Plantach udał się na miejsce, chcąc zgodnie z obowiązującym wówczas prawem przedwojenne RP przejąć władzę nad aparatem policyjnym, wojskiem zgromadzonym wokół budynku i przywrócić porządek. Na próżno domagał się od wojska rozproszenia tłumu albo przynajmniej wywiezienia otoczonych Żydów. Jak później oficerowie wprost stwierdzili, że nie wydadzą takiego rozkazu. To co, przypadek? Motłoch reakcyjny? Tak działał? To dla takich ludzi jak Białek. I otóż, jak później zapisał Wrzeszcz, podpułkownik WP, z którym rozmawiał, odpowiedział mi, że prokurator go nic nie obchodzi i nic tu nie ma do powiedzenia. Następnie obrócił się do mnie tyłem. To już wtedy było to. Pan prokurator ma rację, ale taką... Nie powiodły się próby interweniowania przez prokuratora Wrzeszcza w Wojewódzkiej Radzie Narodowej. W dokumencie o wydarzeniach przechowywanym w kurii diecezjalnej w Kielcach zapisano o wypadkach po przybyciu prokuratora Wrzeszcza. Całą akcję kierowało UB. Prokuratorowi powiedziano, że jest niepotrzebny, gdyż akcją kieruje UB. Po tym fakcie prokurator złożył oficjalny raport do województwa i ministerstwa, zaznaczając, że odpowiedzialność za wypadki kieleckie spada wyłącznie na Urząd Bezpieczeństwa. Dzień później prokurator Wrzeszcz uczestniczył w Łodzi w zjeździe delegatów Związku Zawodowego Pracowników Sądowych i Prokuratorskich RP jako prezes Okręgu Kieleckiego tego związku. Pisał o tym później. Zgłoszona została rezolucja potępiająca mord kielecki dokonany przez czynniki reakcyjne oraz zawierająca stwierdzenie, że mord ten okrywa hańbą cały naród polski. Już wtedy się zaczęło.
W dyskusji zabrałem głos, mówiąc, że nie należy w rezolucji przesądzać, kto dokonał mordu, gdyż jeszcze dochodzenie nie ustaliło tego, a my jako sędziowie i prokuratorzy jesteśmy przyzwyczajeni do wydawania wyroku po dokładnym zbadaniu dowodów. Następnie powiedziałam, że hańba, jaka spada na nas, jest niezawiniona przez ten naród. Stoję bowiem na stanowisku odpowiedzialności indywidualnej zgodnie z nowoczesną teorią prawa karnego i obowiązującym u nas kodeksem karnym. A co zrobił Kwaśniewski w związku z Jedwabnem? Przypomnijmy sobie. Czy Rosati w związku z Kielcami? Zbiorowa odpowiedzialność była bronią hitleryzmu i nasz naród oraz naród żydowski najbardziej odczuli skutki tej odpowiedzialności na sobie. Za zbrodnie chuliganów oraz niedołęstwo, łagodne słowo, pewnych czynników nie może spadać odpowiedzialność na cały naród. Przemówienie moje spotkało się z gorącym przyjęciem całej sali. Już kilka dni później prokuratora Brzeszcza gwałtownie zaatakowano. No dobrze, zaatakowano w organie KWPZPR, głos robotniczy, w artykule pod tytułem łajdactwo, nazywając go prokuratorem, obrońcą czarnej sotni, a więc grup antysemicko-szowinistycznych w stylu tych inspirowanych niegdyś przez carską ochronę. Jeden z najgorszych politruków pochodzenia żydowskiego, wiceminister sprawiedliwości Leon Hein, były agent NKWD, zaatakował prokuratora Brzeszcza, insynuując, jakoby bronił on morderców z Kielc. Brzeszcza natychmiast zawieszono w pełnieniu funkcji prokuratorskich. Zapowiedziano wytoczenie mu postępowania dyscyplinarnego, ale nic takiego się nie stało. Prokurator Brzeszcz zdecydował się na odejście z aparatu sprawiedliwości, przejście do adwokatury. Został radcą prawnym kurii kieleckiej u biskupa Kaczmarka. Bezpieka nie zapomniała jednak o nim. Wraz z rozpoczętą później akcją przeciwko księdzu biskupowi Kaczmarkowi aresztowano również i byłego niepokornego prokuratora. Przesiedział 2 lata na Mokotowie, gdzie przeszedł niezwykle brutalne śledztwo. Według relacji jego syna zmarł przedwcześnie, świadomie zarażony gruźlicą. Zamknięto go w więzieniu wraz z umierającą na gruźlicę więźniem Niemcem, który miał otwartą gruźlicę i ostatnią fazę. Według relacji syna prokuratora Brzeszcza w momencie przyjmowania jego ojca po przywiezieniu go z Kielc na Mokotów oficer bezpieki powiedział mu od razu na przywitanie: ty stąd nie wyjdziesz. Teraz już kończę, bo miałem jeszcze trochę, ale już mnie organizatorzy nawołają. Ale to jest dla mnie bardzo ważne. Prokurator Jan Brzeszcz był prawdziwym bohaterem ówczesnych ponurych stalinowskich czasów. Za swój uparty opór w obronie prawdy i dobrego imienia Polski i Polaków powinien być nazwany kieleckim rejtanem. Apeluję do władz miasta Kielce o jak najszybsze uhonorowanie bohaterskiego prokuratora przez nadanie jego nazwiska nowej ulicy. Bardzo mocno na to zasłużył. Myślę też, że pięknym gestem ze strony prezydenta Andrzeja Dudy byłoby jak najszybsze pośmiertne uhonorowanie prokuratora Brzeszcza jednym z najwyższych polskich odznaczeń. A poza tym to proponuję, żeby utworzyć Związek Uczciwych Prawników imienia Jana Brzeszcza. Dziękuję. Za chwilę oddamy Państwu głos, tylko jeszcze chciałem powiedzieć, póki jest jeszcze nas dużo, że jutro, że to dzisiejszy dzień nie jest końcem tego, co organizujemy w związku z rocznicą wydarzeń z 1946 roku. Jutro zapraszam wszystkich na most nad Silnicą przy ulicy Sienkiewicza. Tam się spotkamy właśnie o godzinie 11. Planowaliśmy to spotkanie zrobić na plantach o godzinie 12, ale niestety Urząd Miasta, mimo że mieliśmy wcześniej zgłoszone zgromadzenie, odmówił nam pozwolenia na to zgromadzenie, ponieważ przyjeżdża tego dnia prezydent Andrzej Duda
i musieliśmy przesunąć miejsce i godzinę naszego spotkania, dlatego zapraszamy wszystkich na godzinę 11. Zechcielibyśmy w ten sposób też, żeby ta prawda, o której tu mówimy, przebiła się nie tylko do naszego grona, ale także do szerszej publiczności. Tak więc zapraszam i chciałem jeszcze zanim, póki pamiętam, podziękować tym, którzy wsparli naszą konferencję, czyli Fundacji Odzyskajmy Naszą Historię. Dziękujemy za wsparcie finansowe. Podczas zadawania pytań puszczę wśród Państwa taką puszkę. Każdy może chociażby najmniejszą kwotą wspomóc nas, gdyż my nie otrzymujemy dotacji ani jakichś partyjnych, ani z Brukseli, ani gdzieś z Tel Awiwu, tak? Znikąd, po prostu własnymi siłami. Jeżeli są wśród Państwa ludzie, którzy chcą wspomóc tego typu wydarzenia, ich organizację, to jak najbardziej proszę jakąkolwiek sumę do tej puszki wrzucić. Ja w tym momencie ją tu puszczam między Państwa. Proszę podejść dalej. Ale pytania... Jeszcze przed przerwą poprosimy o pytania na temat przebiegu pogromu kieleckiego do pana profesora. Dzień dobry. Chciałem podkreślić, że to, co pan profesor mówił odnośnie pogromu kieleckiego jest prawdą, bo po pogromie, w czasie nawet jego trwania, służby milicji obywatelskiej i NKWD aresztowały Kielczan nawet oddalonych od centrum Kielc 4 czy 5 kilometrów i zwożono ich właśnie tam, oskarżając o dokonanie tego pogromu. Moje pytanie, czy to jest prawdą, czy też te fakty są jakimś... Nie, no to oczywiście, to jest nawet... No może ja nie dodałem tu jednej rzeczy ważnej, że przede wszystkim nie chodziło o szukanie prawdziwych sprawców, a takich osób, które by oskarżono, że ze względu na ich reakcyjne pochodzenie, ziemiaństwo czy oficerowie przedwojenni, żeby znaleźć kozłów ofiarnych. I z tych, i to jest sprawa do dokładnego zbadania. Ile osób z tych straconych było rzeczywiście niewinnych, bo mówi się, że większość za to, a ocalali ci, którzy robili to z bezpieki. Proszę. Tyle dodam, iż z funkcjonariuszy KBW, MO i wojsk LWP nikt nie został skazany. No właśnie, proszę. Jakie ma pan pytanie? Chciałem zadać takie pytanie, bo prawdopodobnie wymieniając powody eksodusu Żydów, który został sprowokowany przez Sowietów, zapomniał pan o jednej najważniejszej rzeczy. Wśród tego tłumu Żydów Sowieci po prostu umieścili swoją agenturę właśnie. I to był prawdopodobnie najważniejszy powód tych wszystkich antyżydowskich zajść dawnych Demoluda. Proszę Państwa, pewien bardzo znaczny, czący pisarz izraelski pisał teraz, że wśród tych, którzy Żydów z Rosji, którzy emigrowali do Izraela, jest kilka tysięcy byłych pracowników politycznych, wykładowców marksizmu, leninizmu. I sugerował, ponieważ jest też sporo byłych przedstawicieli bezpieki, żeby ci z bezpieki sowieckiej śledzili tych wykładowców marksizmu, leninizmu, jak się zachowują wobec Izraela. Także zgadzam się, to też był element. Jakieś jeszcze pytania? Pani to Małgorzata. Chciałem zadać pytanie. Chwileczkę, obowiązuje kolejność ustanowiona przez organizatora. Co do tych nazwisk, co pan profesor wymienił, to jeszcze jeden dowód na to, że to była prowokacja sowiecka, to jest to, że Żydzi wszystko widzieli. I Zarecki, córka prezydenta Zareckiego w Kanadzie zeznała dla pani Kersten, że on wiedział o tym, co się stanie w Kielcach. Czyli jest kolejny dowód, że to Żydzi wszystko nakręcali. Żydzi i Sowieci. Pani Sołtysiak teraz. Tak, tak.
nie będę zabierała czasu Państwu. Panie profesorze, tak w nawiązaniu do zupełnej współczesności. Dwa dni temu w piątek, 16:40, audycja w Radiu Kielce z cyklu Punkty Widzenia. Uczestnikami są pan dr Śmietanka-Kruszelnicki oraz pan profesor, mogę przekręcić nazwisko, Batuk zdaje się, z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. I teraz tak, pan profesor Batuk w tej audycji stwierdził, że sprawcy pogromu są oczywiści, sprawa jest zamknięta, Kielczanie mordowali Kielczan, śledztwo prokuratorskie jest zakończone. Pomimo protestów pana doktora Śmietanko-Kruszelnickiego, pan profesor Batuk stwierdził, że nie ma sensu zadawania pytań, sprawa jest zamknięta. I teraz przestrzegam młodych ludzi z UJK. Jeżeli macie Państwo do czynienia z takim naukowcem, to proszę wielki znak zapytania. Co to za naukowiec, który zabrania badań naukowych i stawiania pytań? Dziękuję. To tylko jeden przyczynek, ale ja nie chcę, ja już słyszałem różne rzeczy o telewizji, o Radiu Kielce. Natomiast muszę powiedzieć, że byłem naprawdę szczególnie oburzony tym, co zrobił Pospieszalski doborem, bo tam poza doktorem Śmietanką, naukowcem, to był taki osobnik jak Białek, który nie ma żadnych faktycznie argumentów poza kłamstwami, a zabrakło jakiegokolwiek poza tym naukowca z naszego nurtu, z tych ludzi, którzy badali dokładnie, no tak jak chociażby Leszek Żebrowski, tak jak profesor Jan Żaryn, można by wymieniać, doktor Muszyński, jest Tarczyk. I to jest znamienne, no dano owszem, i to zresztą bardzo dobrze wypadł, ten Krzysztof Wyszkowski, ale on nie jest historykiem, a tu chodziło o to, żeby przygwoździć kłamstwa od razu przez naukowców, którzy znają tą ogromną ilość materii. Proszę. Poproszę o pytanie. Ale dlaczego redaktor Pospieszalski ulega Salonowi? Proszę. Bo jego debilizm, że tak, przepraszam bardzo, jego nieprawdziwe tezy osiągnęły apogeum i były jak najbardziej unaocznione. Gorszy był kolejny program z Szewachem Weissem. To już była rzeczywiście masakra. Witam serdecznie, Artur Zawierucha. Mam takie podstawowe nie pytanie, a stwierdzenie. Proszę Państwa, od kilkunastu lat udowadniamy my Kielczanie, że wielbłąd ma wiadomo co. Skończmy z tym, wiemy o tym, że to była prowokacja, wiemy kto to zrobił, wiemy i tak dalej, o co chodzi. Proszę Państwa, przede wszystkim widzę tutaj taki fajny napis, gdzie pisze pogrom kielecki. Bardzo Was proszę Państwo, nie kielecki, a ubecki. Chciałbym, żeby to jeszcze dalej chcę powiedzieć. Proszę Państwa. Proszę, zgadzam się absolutnie, ale bardzo też proszę Państwa o pewne rzeczy. Bardzo wiele zależy, żebyśmy teraz jednak, myślę też tu obecnych, skierowali apel do prezydenta Dudy. On może mieć też różne osoby w otoczeniu. Ja nie jestem zachwycony niektórymi, typu w Narodowym tej Radzie Rozwoju jest Adam Daniel Rotfeld. Dla mnie osoba nieciekawa i ciemna. Nieprzypadkowo powiedział też kiedyś pod wpływem tych doradców, że powinno być wzajemne wybaczanie 10 kwietnia. Dobrze, że to od razu proszę poprawił Państwa, Kaczyński. Nie, chodzi mi o, przepraszam bardzo, chodzi mi o to, żeby głos Kielczan był dużo bardziej słyszalny, a poza tym ja przez różne osoby posłałem, żeby dotarło do prezydenta o potrzebie uhonorowania tego kieleckiego rejtana Jana Wrzeszcza. Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc dla nas, dla Kielczan, ponieważ czujemy się bardzo w jakiś sposób pokrzywdzeni. Ciągle Kielce, Kielczanie gdzieś są, gdzie wyjedziemy w świat, jesteśmy ciągle jacyś tacy napiętnowani. Za co? Pytam się za co? Za uczciwość. No to dodajmy, że w Muzeum Holokaustów różnych są specjalne sale poświęcone Kielcom jako przykładowi skrajnego antysemityzmu. Ze względu na to, iż nasz czas ogranicza,
Musimy już przerwać dyskusję. Nie dają mi poddawać, pytają, jakie zadam pytanie. Pytanie jest proste. Jest teza, że dlatego było 5 lipca, że tego dnia mieli się Niemcy bronić przeciwko zarzutowi, że oni stworzyli Katyń. I teraz ja uważam, że młody człowiek powinien mnie przeprosić, bo pyta mi się najpierw przerwę, to zapytało o zapytanie. Dobrze, ale chwileczkę. Co do sprawy Katynia, panie Aleksandrze, było to opisane i właśnie pierwszy Konkolewski w 96 roku. Przecież wszystkich faktów nie możemy tutaj opisać. Rzeczywiście, że groziła kompromitacja Rosjan, którzy chcieli rzucić w Norymberdze winę na Niemców. To też było jednym z elementów odwracania uwagi. Proszę. Teraz... Przepraszam bardzo, czas na dyskusję będzie po prelekcji pana Michalkiewicza. 2 godziny będą na dyskusję, wszyscy naprawdę będą mogli zabrać głos. Temu celowi służy między innymi Muzeum Historii Żydów Polskich, którego nieukrywanym celem jest opracowanie nowej, poprawnej wersji historii Polski, żebyśmy to, nam, na co nam zwrócił uwagę pan prezydent Komorowski, przemawiając na uroczystości otwarcia wspomnianego muzeum, użył takiego sformułowania, że nie można zrozumieć historii Polski bez historii Żydów. No, bo on na pewno nie może zrozumieć. Dobrze by było, żeby każdy mówił w imieniu własnym w takich sprawach. Słuchajcie, no to Karczukowa, daliśmy wam nikę za ten szajs. Ale wicie, rozumiecie? No i ona chyba zrozumiała, dlatego że natychmiast po otrzymaniu nagrody zaczęła deklamować, jacy to Polacy są. No, że Żydów mordowali, to wiadomo, ale że kolonizowali, że właścicielami niewolników byli, no i Żydów mordowali.